Zapraszam Was do wspólnego gotowania. Przygotuję dzisiaj dla Was kaszotto w mojej wersji na cebulce, papryce szparagowej z papryką chili i pieczarkami. Wegetariańskie jadło. Jest bardzo zimno. Zaczynajmy. Przygotowania rozpoczynam standardowo od pokrojenia cebuli w kostkę i podsmażę cebulę na oliwie z oliwek. Uwielbiam pieczarki. Kroję je w dość duże kawałki i dodam je do naszej cebulki, gdy ta już będzie dobrze zeszklona. Moja ulubiona papryka, słodka, szparagowa. Pokroję ją w kawałki i dodam do naszych pieczarek z cebulką. Pycha. Także siup do gara. Jeszcze zamieszam całość. I przykrywam garnek pokrywką. Ubrany czosnek kroję i dokładam do naszych warzyw. Kroję paprykę chili w paseczki. Do mojego kaszotta będę dodawał słonecznik. Mam tutaj wcześniej uprażone ziarna słonecznika. Robię to w ten sposób, że na suchą patelnię wysypuję słonecznik, podgrzewam i w ten sposób prażę słonecznik. Ma to na celu wyciągnięcie takiej głębi smaku. Słonecznik staje się wtedy bardziej orzechowy. Jest bardziej aromatyczny, z tym, że trzeba uważać, żeby go nie spalić, bo gdy go spalimy, robi się gorzki i z takim słonecznikiem już nic nie da rady zrobić. Okej, tak w międzyczasie jeszcze dosypuję do wszystkiego pieprz i sól. Dobrze, moi kochani, nadszedł czas na dolanie wody. Dolewam tak mniej więcej 250-300 ml wody. I gdy woda się zagotuje, będę dosypywał do tego kaszę gryczaną. Kaszę gryczaną, w ogóle wszystkie kasze, trzeba wcześniej wypłukać. Niestety tu jestem w warunkach polowych i taką kaszę wypłukałem sobie już w domu wcześniej. Dokładam około 100-150 gram kaszy gryczanej, palonej kaszy gryczanej. Wypływam i gotuję około 15 minut, aż kasza zrobi się miękka. Do prawie ugotowanej kaszy gryczanej będę dodawał czosnek niedźwiedzi. Oraz szczypiorek. Nasze kaszotto jest już gotowe. Wykładam je do miseczki. I posypuję kaszotto szczypiorkiem. Smacznego.